Kryzys? Jaki kryzys? Nie widać tego w liczbie nowo uruchamianych firm, a także w ogłoszonych upadłościach. Nowych firm uruchomiono prawie 94 tysiące. To o 10% więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Czy to oznaka końca kryzysu? A może wprost przeciwnie. Rosnące problemy finansowe powodują, że chcemy zarabiać więcej i uruchamiamy nowe firmy. O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Czy liczba nowo otwieranych działalności gospodarczych może świadczyć o tym, że mamy do czynienia z końcem kryzysu? Zanim jednak przejdziemy do dzisiejszego materiału, poproszę Cię o lajka, komentarz pod filmem, w jakiej branży na przykład Ty otworzyłbyś działalność, albo czy uważasz, że tak duża liczba nowo otwartych firm to efekt wyjścia z kryzysu, a może wprost przeciwnie, właśnie oznaki tego, że na rynku będzie coraz trudniej i firmy z jednej strony wypychają swoich pracowników na samozatrudnienie, a z drugiej są też ci, którzy chcieliby właśnie taką decyzję podjąć samodzielnie i decydują się na uruchomienie własnej firmy, by na przykład zarabiać więcej. Bazując na danych z pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału tego roku, można dojść do wniosku, że firm otwiera się w Polsce bardzo dużo. Wystarczy powiedzieć, że tylko w trzecim kwartale tego roku, według danych GUS, powstało prawie 94 tysiące nowych jednoosobowych działalności gospodarczych. To o prawie 10% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Taki wynik to efekt tego, że część osób po prostu ląduje na samozatrudnieniu, bo etaty są coraz trudniejsze do udźwignięcia i pojawiają się pracownikom propozycje nie do odrzucenia. Z drugiej strony jednak coraz więcej osób samodzielnie podejmuje decyzję o uruchomieniu na własnej działalności gospodarczej, głównie ze względów podatkowych. Taka teoria miałaby swoje uzasadnienie w danych związanych z tym, w jakich branżach najwięcej uruchamia się nowych firm. W ciągu całego tego roku widać ogromny wzrost w sektorze związanym z informacją i komunikacją. Jest to bardzo szeroka dziedzina, w której mamy jednocześnie i dziennikarstwo, komunikację społeczną, ale również przede wszystkim cały dział IT i wszystkie sektory związane z informatyką. A tutaj, jak wiadomo, coraz więcej specjalistów IT przechodzi na działalność gospodarczą, właśnie ze względów podatkowych. Na kolejnym miejscu jest naprawa pojazdów samochodowych. Tutaj ruch w tej branży nieustannie idzie w górę. W samym tylko trzecim kwartale tych firm zostało otwartych o prawie 10% więcej. Rosną też usługi oraz transport i magazynowanie, gdzie liczba nowych firm w tych segmentach wzrosła o około 7% w porównaniu do roku ubiegłego. Widać też pewne odbicie w branży poturbowanej ostro przez pandemię. Rośnie liczba firm w gastronomii i zakwaterowaniu. Tutaj wzrost mamy na poziomie ponad 6%. Zaskakujące dane płyną z budownictwa. Jest to jedyna branża, w której zarejestrowano mniej firm niż w analogicznym okresie 2021 roku. Spadek jest symboliczny, bo wynosi on około 1%, ale już pokazuje nam to kondycję tego biznesu. Jakie formy działalności przeważają? Prawie 86% wszystkich nowo otwartych firm to jednoosobowe działalności gospodarcze. Zaskakujący jest wzrost spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Zresztą na ten temat już niedługo nagram kolejny film. Samych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością powstało w trzecim kwartale ponad 12% w stosunku do roku ubiegłego.
To oznacza, że zdecydowanie rośnie liczba spółek w stosunku do jednoosobowych działalności gospodarczych, właśnie ze względów podatkowych. Jednocześnie proces upadłości firmy, ten dosyć skomplikowany proces dotyczący głównie większych firm, dotyczyło to prawie 70 firm. Tutaj mamy spadek o ponad 12%. Nie zapomnij o lajku, o udostępnieniu. A ja zapraszam Cię na kolejny odcinek. Do zobaczenia.